Odpady towarzyszą ludzkości od samego początku. Mieli z nimi do czynienia ludzie, zarówno żyjący w jaskiniach 3000 lat przed naszą erą, jak i królowie w średniowieczu. Mamy z nimi do czynienia i my. Niestety skala odpadów, z jaką musimy uporać się, wzrasta każdego dnia. Nagromadzenie odpadów w środowisku naturalnym powoduje, że stają się widoczne. Emisja odpadów do środowiska powyżej pewnej ilości powoduje ich gromadzenie się w środowisku. Średniowiecza śmieci wyrzucano także na ulicę. W europejskich miastach ulice oczyszczane były przez chodzące po ulicach zwierzęta, głównie świnie, a także ptaki takie jak kani i kruki, które zjadały większość z odpadków. Następstwem takiego sposobu pozbywania się śmieci był rozwój myszy i szczurów w miastach, a w konsekwencji zwiększone występowanie i szybkie roznoszenie chorób na zwierzęta i ludzi. W XXI wieku odpady gromadzone były i są na wysypiskach śmieci umiejscowionych z dala od siedlisk ludzkich. Jednak zbytnie nagromadzenie odpadów, często szkodliwych dla środowiska, rozkładających się przez kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 lat, spowodował, że zaczęto na większą skalę zajmować się wykorzystywaniem śmieci do ponownego ich przetwarzania na produkty użyteczne. Człowiek wdycha około 9 kg powietrza dziennie, dlatego nawet niewielkie zanieczyszczenia powietrza mogą wywoływać zatrucia. Pod wpływem emisji różnych substancji do atmosfery, atmosfera zmienia swój skład. Może to następować w stopniu większym, niż by się to od razu wydawało, ze względu na możliwość chemicznego oddziaływania emitowanych substancji z atmosferą. Dlatego tak ważne jest, aby każdy z nas włączył się w proces selektywnej zbiórki odpadów oraz ich recyklingu. Dzięki takiemu podejściu będziemy mogli żyć w mniej zanieczyszczonym środowisku, oddychając świeższym powietrzem, pijąc czystszą wodę. Dzień dobry, znajdujemy się dzisiaj w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej. Będę rozmawiała z ludźmi tego miasta, co sądzą o ochronie środowiska. Przepraszam pana, co pan sądzi o ochronie środowiska? Ochronie środowiska? Tak. Czy jest to ważne według pana, czy nie? Panie, ja się generalnie nie zastanawiam nad tym. No ale chyba potrzebne, bo to większy bajzel dookoła, jak się tak spojrzy. Chyba potrzebne. A co pan robi w ochronie środowiska? Segreguje pan śmieci? Sam działam nie bardzo, prawda, w tej sprawie, ale uważam, że potrzebne. Przyznam szczerze, że sam jakoś się segreguję, nie robię nic. W naszej ankiecie pytaliśmy się także najmłodszych. Przepraszam bardzo, co robisz dla ochrony środowiska? No, ochrony środowiska, tego biorę różne odpady, wiesz. I wyrzucasz do specjalnych puszek. Dobrze, dziękujemy bardzo. Kolejne osoby, które wzięły udział w naszej ankiecie, są to nasze koleżanki z Opola. Przepraszam bardzo, co sądzicie o ochronie środowiska? My uważamy, że jest potrzebne, tak, że to pomoże naszym dzieciom, jeżeli teraz będziemy dbały o środowisko. Jakoś zrobimy w kierunku tego, żeby było czyściejsze. Oczywiście segregujemy śmieci, wyrzucamy baterie do pojemników specjalnych, które są rozstawione przeważnie w punktach sprzedaży jakichś. Tak więc jakoś, no,
Bardzo to będzie. No. Mamy nadzieję, że w końcu się poprawi sytuacja ekologiczna w naszym kraju i w końcu się... No. Jakoś będzie. Dziękujemy bardzo. Kolejnym naszym gościem jest pan z Aleksandrowa. Proszę pana, co pan sądzi o ochronie środowiska i czy stosuje pan recykling? No, recykling stosuję i uważam, że ochrona środowiska to bardzo ciekawa inicjatywa i należy to robić. I w jaki sposób pan stosuje recykling? Recykling, no po prostu, no zawsze na ile tam możliwości, jak to w domu jednorodzinnym, wszystkie śmieci, no sortuję. Po prostu stosuje się, żeby we właściwe miejsce te śmieci dzielić, żeby nie były porzucone tak... No, same sobie. Same sobie, no. Dobrze, dziękujemy bardzo. Naszym ostatnim gościem jest mieszkaniec Łodzi, którego także pytamy się, co sądzi o ochronie środowiska i czy stosuje recykling. Należałoby stosować recykling, żebyśmy nie utonęli w śmieciach, więc... Ja stosuję. W jakiej postaci? Segreguje pani śmieci, tak? Segreguję śmieci i staram się używać rzeczy, które się naturalnie rozkładają. Dla programu Co ludzie powiedzą rozmawiała Katarzyna Śmieci. Do zobaczenia w następnym programie. Pa, pa! Heaven. I'm in heaven. Przedmioty wykonane z tworzyw sztucznych zaśmiecają nasze środowisko od 100 do 1000 lat. Nie ulegną one rozkładowi pod wpływem wody, a do gleby przenikną z nich toksyczne substancje. Średnio każdy z nas w jednym roku wyrzuca 66 plastikowych butelek. Natomiast jako naród produkujemy rocznie 60 tysięcy ton odpadów z samych jednorazówek. Recykling tworzyw sztucznych jest możliwy nawet w 60%. Pozwala on na odzyskanie surowca do ponownego wykorzystania. Plastiki poddaje się też spalaniu z odzyskiem energii. Do naszych koszy na śmieci zbyt często trafiają puszki po napojach. Puszki aluminiowe mogą być ponownie wykorzystywane do produkcji kolejnych bez pogorszenia jakości metalu i przez prawie nieograniczoną ilość razy, co umożliwia oszczędzanie naturalnego aluminium, którego pozyskanie z nieodnawialnych złóż boksytu jest zarówno drogie, jak i szkodliwe dla środowiska. Wykorzystanie zużytych puszek do produkcji nowych zamiast produkowania nowego aluminium przyczynia się do znacznego zmniejszenia zanieczyszczeń wody i powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i oszczędności naturalnych złóż rud. Aluminium rozkłada się nawet 100 lat, gdyż jest mniej wrażliwe na korozję. U progu XXI wieku trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie bez papieru. Przeciętny mieszkaniec świata rocznie zużywa około 50 kg tego surowca. Powinniśmy przetwarzać makulaturę na nowy papier. Inaczej stanie się ona niepotrzebnym śmieciem, masowo zalegającym na wysypiskach. Szkło może być przetwarzane nieskończoną ilość razy i w 100% może być ono przetworzone na takie samo opakowanie, jakim było pierwotnie, w dodatku bez obniżenia swojej wartości. Wykorzystanie do produkcji szkła 1 tony stłuczki daje aż 50% oszczędności surowców pierwotnych. Dodatkowo, użycie w procesie technologicznym stłuczki pozwala wyprodukować szkło bardziej jednorodne. Powoduje równocześnie oszczędność energii, obniżenie emisji zanieczyszczeń oraz zmniejszenie zużycia wody. Selektywna zbiórka zużytych opakowań szklanych jest więc zdecydowanie najlepszą i najskuteczniejszą formą ich zagospodarowania. Życie w zgodzie z naturą to podstawa funkcjonowania rodziny i model życia na przyszłość. Jako ludzkość popełniliśmy błąd myślowy, który może nas kosztować życie. Świadome życie to spokojna radość w chwili obecnej i spojrzenie bez obaw w daleką przyszłość. Czytajmy etykiety i zwracajmy uwagę na pochodzenie surowców, z których powstaje jedzenie, ubrania i wszystkie inne wytwory naszej kultury.
pick myself up off the ground. And all you used to do was criticize me, but now I find the good and I emphasize it. See, you would always get so sensitive and try to turn your transgressions into my guiltiness, but now